Wyszczególnione 19 artystek, to już pani Helena wszystko opowie, a ja po prostu dziękuję za to, że możemy zgłębiać swoje doznania estetyczne i przez to możemy być lepsi i radośniejsi dla swojego otoczenia, dla swoich bliskich, dla siebie nawzajem. I za to panią wszystkim serdecznie dziękuję. Dziękuję pani, która prowadzi wizytę. Dziękuję bardzo. Dziękuję i pani Księsko. I dziękuję mojej koleżance, bibliotekarce, z którą przepracowałam kupę lat. I Ela, Ela Idzik. Teraz to pan zapamiętałam portret, który namalowała jej męża. Ela, przypomnij mi przecież. Łękawa. Ela Łękawa Idzik, właśnie. Ela, dziękuję ci za piękną organizację. Ela mówi do mnie, czy masz dla mnie dobrą wiadomość, żeby ta wystawa mogła trwać jeszcze przez grudzień. Wprawdzie ta galeria cieszy się bardzo dużą popularnością i duże są kolejki, ale ja mówię, że przy takich doznaniach... Witam państwa bardzo serdecznie, pisarze grupy Harmonia Artis. To jest nasza 10. wystawa. W ciągu prawie półtora roku udało się zorganizować już tyle tych wystaw. Malujemy już 6. rok. No, ci z państwa, którzy przychodzą na nasze wystawy, to widzą postępy, jak to wszystko wygląda, jak się rozwijamy. Naszym nauczycielem, mentorem, sercem naszej grupy jest mistrzem, tak? Jest Helenka Hadaś, która nami się opiekuje od tych lat 6. I pod tak, duże brawa. Ja się bardzo, bardzo cieszę. To jest nasza pierwsza rocznica, jakby no, pod nową nazwą, którą jesteśmy, Harmonia Artis. I jest to taka inauguracyjna, druga nasza wielka wystawa wspólna, bo przez te 10 wystaw, które tutaj Ela wspomniała, to były bardzo indywidualne. Pierwsza zbiorowa i teraz jest w tym samym miejscu, w tej samej galerii. Gościmy tutaj naszą po roku, po naszym rocznym takim i znowu i więcej, i jeszcze więcej prac, jak państwo widzą, bo w zeszłym roku mieliśmy 70 parę obrazów. Mało tego, tu jest każda osoba, która przedstawia pracę, ma 5 albo 6 prac. To tylko jest namiastka, ale dopasowane, że tak powiem, do tematu, który żeśmy tutaj dobrali, te wszystkie elementy. Każdy, ponieważ mam zawsze mało miejsca w galerii, chciałbym pokazać jak najwięcej, jak najmożliwiej dużo tych elementów, które żeśmy zebrały do naszego tematu. Każde w rzędzie osoba jest przedstawiona autoportretem, tak jak tutaj nasza Halinka. I kolejne prace w tym rzędzie właśnie tak, żebyście państwo wiedzieli, jaka jest tutaj logika przy oglądaniu tychże prac, bo w naturalnych galeriach profesjonalnych jest już dbałość i nieraz jest pokazana tylko jedna praca. No i dorobiona duża ideologia do każdej, tutaj, każdego elementu w tejże jedynej pracy. My mamy jakby przedstawianą historię. Zawsze się coś dzieje w tej takiej jakby opowieści, którą pokazujemy. I tak jak mówimy, muszę państwu powiedzieć, że wszystkie autoportrety były robione z pamięci, bo
postanowiliśmy zrobić, nie zaglądając do lustra, nie patrząc się na fotografię, bo w końcu całe życie wychodzimy do domu, poprawiamy fryzurę, no i tak jak umieliśmy się nauczyć wiersza na pamięć, powinniśmy się nauczyć siebie. I zwróćcie Państwo uwagę, ja przedstawię może wszystkie nasze, chciałabym, żeby nasze wszystkie osoby, które wystawiają pracę, ustawiły się tutaj w rzędzie i żebyście Państwo potem identyfikowali i mogli ocenić, która jakby zgadnąć, osoba przynależy do autoportretu. Jakie jest podobieństwo? Zwróćcie uwagę, że wszystkie te autoportrety są młode, czyli co? Nie starzejemy się w ogóle w swojej duszy i w swoich, że tak powiem, zapamiętanych, najlepszych chwilach swojego życia. Zawsze będzie to młode życie, prawda? Proszę zwrócić uwagę, nasze koleżanki i jeden kolega, aby tak powiedzieć, może to przesuwane, ale jest naszym ulubieńcem w naszej grupie, jedynym poziomeczkiem. I chciałabym Państwu właśnie wszystkich tutaj przedstawić.